tremę. Zapewne większość z Was dużo wie na temat Łodzi, dużo wie na temat fabrykantów. Tym niemniej ja chciałam opowiedzieć troszeczkę o miejscu, w którym jesteśmy i historii tak naprawdę największej rodziny fabrykantów w Łodzi. Karol Wilhelm Scheibler, bo w jego królestwie jesteśmy, tak naprawdę postać bardzo ważna dla naszego miasta, o ile nie jedna i ważniejsza. Wyobraźcie sobie Państwo, że on to jest tak naprawdę ogromne szczęście, jakie miał Scheibler, ponieważ on się w dobrej rodzinie urodził. On się urodził w takiej rodzinie, która mu pozwoliła i jakby ułatwiła robienie interesu. Inni musieli do tych pieniędzy dochodzić w różne sposoby, a Scheiblerowi rzeczywiście to jakoś szło, powiedzmy, w miarę łatwo. I już w wieku 35 lat otworzył swoją pierwszą fabrykę właśnie tutaj, w tym miejscu, w którym jesteśmy.